Halo, halo, dobra. Cześć, z tej strony Lord Dragon MPF. Zaczynamy kolejny odcinek. Niestety, ale coś teraz się crashuje mi nagrywarka przy nagrywaniu Wiedźmina. A to w momencie, gdy miałem ekran pauzy i jak włączyłem nagrywarkę, albo to jest z powodu klawiszu, jaki włączam do nagrywania, jakim jest klawisz End, ale ten nie powinien mieć wpływu na zamknięcie programu, bo przeważnie we wszystkich grach F9 robi za wczytywania albo za autozapis. Ja tu musiałem nawet wywalić tego. Nawet muszę się teraz patrzeć na nagrywarkę, bo jak już gdzieś byłem po tym, jak zdobyłem Arda i tak dalej, już walczyłem z magiem, nagle patrzę, nagrywarka się wyłączyła. Dobra, więc cofnąłem cały zapis, bo akurat tutaj nie ma auto. Znaczy, nawet jeśli jest autozapis, to tu jest opcja ręcznego zapisywania, i cofnąłem do tego momentu, w którym zacząłem poprzednio nagrywać. Bo co jak co, ale chciałem nagrać walkę, a nie żebym gadał do nienagrywarki. Gdzieś się wyłączyło po 9 GB zajętych. Nie wiem, jakim sposobem timeshift od nagrywarki się z powrotem włączył. Dobra, wyłączyłem ze sterowania takie dwa kolidujące mi przyciski. Szybki zapis, szybkie wczytywanie. Tu jest tak, szybki zapis to było coś w okolicach F5. Zmieniłem na F8, ale ostatecznie wyrzuciłem. A szybkie wczytywanie jest na F9. F9 to jest nagrywarka u mnie. I przy okazji, a właśnie, to już od razu zrobię. Dobra, jest tutaj włączone, tę gammę podkręciłem, bo w niektórych miejscach jest bardzo ciemno. Dobra, no to zaczynamy grę. Ile razy już się można wkurzyć? Dobra. W poprzednim odcinku się tutaj, no, zaatakowali Kaer Morhen, tutaj przeraza siedzi za murami, a teraz idziemy pokonać tego, idziemy do laboratorium. Dobra, oni tu tak wolno idą. Tu już Leo na mnie czeka. Co to, miksturka jakaś? Dobra. I teraz tak, muszę użyć gromu, bo Leo mi tu wyskoczy z informacją. Grom i jaskółka. Jaskółkę tu sobie później mogę użyć. Dobra, wskaż kursorem myszy ikonę efektu, aby zapoznać się z informacjami na jego temat. To tak, klikamy Shift'a i sprawdzamy na jakieś 7, na jakieś 8 godzin. Ale ta 8 godzin szybko znika, bo tu jakby godzina znika w ciągu pół godziny. Więc to jakby jest efekt w czasie gry. Dobra, wchodzimy. Chciałem ci tylko powiedzieć, że słyszałem wszystkie ballady Jaskra o tobie. Lambert mówi mi, że nigdy nie będę tak szybki jak prawdziwy Wiedźmin, ale dzisiaj na treningu udało mi się go trafić. Pokonałeś Lamberta? Ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu w trakcie tej dziwnej burzy. Lambert się zagapił i przyłożyłem mu z pirueta w brzuch, ale nie spadł i strasznie mnie później zlał. Kiedyś będziesz dobrym szermierzem. Wiem. Po każdym laniu Lambert mówi mi, że mam potencjał i śmieje się. W trybie kamery TTPW dwukrotnie uderzy jeden z klawiszy kierunkowych WASD, aby uniknąć wrogich ciosów. Aha, walczę na trybie dla tego szybkiego. Zadarłeś ze mną, więc gij. Chodź, jak się ładnie te obraca w czasie walki. Jeszcze patrzę tak co jakiś czas w czasie walki, czy się nagrywa, bo poprzednio kamera chyba się wyłączyła mi po 11 minutach może nagrywania. Bo jeszcze wesel mi był po 11 minutach jakaś kaskadka. Ale przy walce z magiem już nie miałem tego. Więc nie wiem, czy przypadkiem mi się kamera nie wyłącza, nagrywanie mi się nie wyłącza po tym, po odpaleniu zapisu gry. Bo jeśli tak jest, to jest trochę głupie. No właśnie, czy oni nie mają niczego do powzięcia? Nie, to będzie później. Do kuchni raczej się nie dostanę. Styl walki grupowy. Styl grupowy jest najskuteczniejszy przeciwko grupom słabszych przeciwników. Aby przełączyć się na ten styl, kliknij LPM ikonę gryfa lub wciśnij klawisz C. Wyglądam jakbym miał walczyć przeciwko jednemu mobilnemu, ale to jest przeciwko tym tutaj.
Można w ten sposób siekać paru jednocześnie. Patrząc, że jeden ma pasek życia, a... Trzeba było zwiewać, gdy nadarzała się okazja. Chyba dwóch posiłem. Nie trzeba było zadzierać z Wiedźminem. Dobra, teraz pozbieramy z nich lód. Lód mogę zbierać, gdy tylko schowam broń. Trochę szkoda. Co to tu jest? Kurczak. Za chwilę, Leo, ja tu muszę tych wylutować. Co tu mamy? Jakieś jagody. Wszystko się przyda. Tu jakieś piwo. Zamknięte. Nagrywa się, nagrywa. Nagrywa. Te schody w dół prowadzą do laboratorium. Chodźmy. Jakbym nie wiedział, laboratorium to taka bardziej piwnica. Czy energia magiczna, którą zaczerpnąłeś z kręgu, wystarczy, by zatrzymać Wiedźminów? A marudziłeś, że Sawola zabije wszystkich i nie będziesz się mógł zabawić. Czyżby na widok jednego Wiedźmina, i to chyba samego Białego Wilka, obleciał cię strach? Ciekawe, jak się nazywa ten czarodziej? Inkryminowany osobnik, notabene uważany za zmarłego, jest znanym mordercą. Chętnie się z nim zmierzę. Leo, cofnij się! Zapraszam pana magistra. Nie ma na to czasu. Teraz, kiedy panuje nad mocą kręgu żywiołów, nie stanowią żadnego zagrożenia. Gość zrobił ściany z prądu. Wracaj do roboty. Mutageny mają być gotowe do teleportu za 15 minut, a nasi Wiedźmini nie będą nam przeszkadzać. Jesteśmy odcięci! Musimy coś zrobić! Bariera magiczna wygląda na solidną. Potrzebujemy pomocy Triss. Okradają nas na naszych oczach. Geralt, przecież możesz odblokować przejście na górę znakiem. Znakiem? Ardem. Ja nie mogę, odkąd połamałem palce na mordowni. Nie mogę, nie zginają mi się. Po prostu uderz Ardem w tę stertę gruzu. Nie pamiętam, jak składać znaki. Facepalm. Chodźmy do kręgu żywiołów. To potężne miejsce mocy, w którym Wiedźmini uczą się znaków. Musimy spróbować. Chodźmy. Nie pamiętam. Dobra, gdzieś tu była skrzynka, to sobie ją ulutuję zawsze. Ale ciemno tu wszędzie. Nawet podkręcenie gammy nic nie daje. Kliknij LPM kamień żywy, aby nauczyć się znaku. Udało się? Rozwalmy tę kupę gruzu. Wiedziałem, że ci się uda. Wracajmy na górę, bo jeszcze Lambert sam zabije przerazę. Nauczyłeś się właśnie znaku Art. Telekinetycznego zaklęcia przydatnego do czyszczenia zagrożeń drogi lub obalania przeciwników. Kliknij PPM na cel lub ziemię, by użyć znaku. Wskazówka: obalonych lub ogłuszonych przeciwników można łatwo dobić. Wystarczy do tego jeden cios. Dobra, jeszcze to sobie ulepszymy na parę godzin. O, tu jeszcze jest skrzynia. Sełka do miecza, jakieś ulepszenie, dobra. Tu nic już nie ma. Dobrze, to wyświetlenie jest włączone, bo mogę sobie zobaczyć, gdzie są skrzynie. No, szybciutko poszło. Czego się dowiedzieliście? Kiedy zeszliśmy, bandyci przeszukiwali laboratorium. Mag wykorzystał moc kręgu żywiołów do stworzenia magicznej bariery. Dżuma, syfilis, Franca i Trond, jesteście jak dzieci! Dlaczego nie powiedzieliście mi o kręgu? Triss, dziecinko, myśleliśmy, że to nic ważnego. Jeśli ten mag dostroił się do kręgu, będzie mógł stworzyć stabilny portal, następnie przenieść się razem z całym waszym sprzętem w dowolne miejsce na kontynencie. Popełniliśmy błąd. Wybacz nam, ale sama mówiłaś, że ten mag jest niegroźny. Mówiłam, że go nie znam. Uważam, że w tej sytuacji powinniśmy przede wszystkim spróbować ochronić laboratorium. Znowu panikujesz, Marigold. Poza tym wiemy, jak bardzo chciałabyś zobaczyć wiedźmińskie tajemnice. Wesemirze, jeśli ten dureń się nie zamknie, nie ręczę za siebie! Dość tego!
Lambert, przestań mówić do Triss po nazwisku i okaż choć odrobinę szacunku. Triss, nie gniewaj się, ale jeśli teraz pobiegniemy do laboratorium, będziemy odcięci. Znamy się na wojaczce. Może się rozdzielimy? Geralt ma rację, powinniśmy się rozdzielić. Trzeba zabić przerazę i nie dopuścić, by okradziono laboratorium. Kto gdzie idzie? Idę na dół. Tylko ja mogę się przebić przez blokadę. Wesemirze? Ktoś musi się zająć przerazą i Savollą. Zostaję. A ty, Geralt, co zamierzasz? To ważna decyzja. Oboje możemy potrzebować twojej pomocy. To tak, tutaj też jest jedna mała rzecz, bo jak nagranie mi skraszowało, to też się popsuło. I teraz tak, tu są jakieś opcje wyborowe, no to idę z Triss, a czemu by nie? Idę z Triss. Laboratorium jest ważniejsze. I tak Savolla przyjdzie do nas. Zatem postanowione. Eskel i Lambert zostaną ze mną. Uwaga! Savolla aktywował zaklęcie, zaraz coś się wydarzy. Czujecie? Ziemia drży. Zaraz się przebiją. Ej, na co oni czekają? Idzie gość, który sobie wylał wrzątek na głowę. Raczej na co miał wrzątcy prysznic. Musimy chronić laboratorium. Za chwilę czeka nas ciężka walka. Mam dla ciebie eliksir. Wiedźmini nazywają go puszczyk. Regeneruje wytrzymałość. Bardzo przydatny w walce z magiem. Dzięki. Ruszajmy. Z chęcią bym teraz zrobił pauzę jakby z nagrywaniem, bo nie wiem co się stanie, jeśli zapiszę grę. Nie chcę stracić postępu jakby nagrywania, więc zrobię tak. Teraz wyłączę jakby nagranie. I za chwilę wrócimy, jakby tak dokańczając, tak jakby się miało robić przerwę. Po prostu tam podczas montowania sobie połączę te filmy. Dobra, więc na razie to tak tego. Nic nie będę mówił, bo to jest jakby kontynuacja, taka pauza. Dobra, jednak grę wywala, wywala nagrywanie, jak tylko kliknę zapisz grę. Dość trudny to jest, dość wkurzające. Dobra. Idziemy. A tu kto przyszedł? Mag od wrzątku. Nie pozwolę wam pokrzyżować planów mojego mistrza. Zaraz przyzwę potężnego demona, który wypruje z was flaki. Blefuje. Jest wyczerpany po teleportacji. Mocy starczy mu najwyżej na magiczne światełka. Idź. Zajmiemy się nim. I dołączymy do ciebie, zanim rozproszysz barierę. Bo poprzednio też włączyłem gdzieś nie tu zapis. Nie doceniła mnie. Teraz energia moich ludzi mnie wzmocna. Tak, tak, to akurat się wie. Tylko obrywam. Nikt nie podskakuje, salamandrze! Nikt! Dawaj, Geralt! Dasz radę! Wierzę w ciebie! Dawaj, Geralt! Co mi się tam włączyło? Aha, super. Podpalił mnie gnida. Podpaliła mnie gnida. Tak, tak. Zmniejsza mi tutaj wytrzymałość, czy żółty pasek. Trzeba odpalić puszczyka, żeby mi tak pasywnie powiększało. Dobra, chłop się tu pojawia. Wybiła twoja ostatnia! O, ale gościa zdjąłem. Tak szybko nas czała? Wszystko w porządku? Jesteś cały? Tak. Jeśli to były tylko magiczne światełka,
to wolę nie wiedzieć, co zrobi naprawdę potężny czarodziej. Chciałem pomóc, ale nie mogłem się przedostać przez ten dziwny krąg. Ważne, że Savolla gryzie ziemię. Musimy pomóc pani Triss w laboratorium. Tak, ruszajmy. Poprzednio się z nim męczyłem tyle. Co my tu mamy? Jakieś szafirki, jagody, srebrny pierścień. Dobra, i teraz tak. Pierścień. No. Dajemy tu. Nic nie daje. Obrażenia minus 30%, no tak. Chciałbym móc podebrać komuś tu broń. Dobra, lecimy dalej. Nie będę zapisywał, bo mi znowu wywali nagrywarkę po nagrywaniu 4 minut. Można wejść? Nie. Chociaż... Czekaj. Nie, drzwi są akurat wytrzymałe. O, Triss. Plądrują laboratorium. Ten drugi mak jest... Nie doceniłam go. Śpiesz się! Leo, zajmij się Triss. Ej! Nie to chciałem. Wejdź w tryb medytacji. A co to za tryb medytacji? Ha, to miała być postać. Jaki tryb medytacji? Opcje, sterowanie. Dziennik, bohater H. Coś nie wchodzi. Postacie. Tajemniczy czarodziej, magister. Nie, Wesemir, co jest magister? Bestiariusz, recepty, składniki, glosariusz, samouczki. Medytacja. Dobra. Oho, asasyni się chowają już. A nie, to Wiedźmin? Wiedźmin jednak. Co oni tam meblami tak rzucają? Znalazłem. Teraz mamy już wszystko. Hello. Przyszedł Wiedźmin skopać ci tyłek. Magister, zajmij się tymi Wiedźminami. Magister coś potrafi w ogóle? Gość już uciekł ze skrzynką z mutagenem. Podobno Wiedźmini odbijają pociski w locie. O, Kiri, to na pewno. Aha, gość jest kusznikiem. Sprawdźmy. Leo, stój! Wiedziałem, że strzeli w niego. Wiedziałem, że z tym odbijaniem pocisków to bójda. O, myślałem, że miecz wleci za nim go, chociaż dziabnie w nogę. Co się stało? Magister. Ma strzaskane żebra i przebite płuco. Umiera. Trzeba mu podać dekokt Rafarda Białego. Trzymaj się, Leo. Gdzie to jest? Zapewne... Nie mogę znaleźć! Zapewne mag go zabrał. Wesemirze, Leo nie żyje. Jak to się stało? Próbował zaatakować magistra. Nie zdążyłem. Nie obwiniaj się, Geralt. Wszyscy jesteśmy tak samo winni. Triss ledwo uszła z życiem, walcząc za nasze sprawy. Nastały złe czasy dla Wiedźminów. I coś mi mówi, że będzie coraz ciężej. Na górze jest już bezpiecznie? Względnie. Na górnych poziomach kręcą się jeszcze niedobitki, ale zajmiemy się nimi później. Wyglądasz na zmęczonego. Odpocznij.
Stanę na straży i zajmę się Leo. O, medytacja, o której mi wspomniało po tym, jak minąłem Triss. Możesz wejść w tryb medytacji po wybraniu ikony medytacji podczas dialogu. Która to? Ten śpiący wiedźmin? Wskazówka. Możesz ustalić, jak długo chcesz medytować. Służą do tego ikony południe, świtu, północ, mrok oraz uwaga godzin. A, to jest to. Wyglądasz na zmęczonego, odpocznij sobie. Bywaj. Bywaj. Idę sprawdzić, co tam ma szafa. O tak, weźmiemy. Wszystko zabieramy. Na razie... Brakuje tylko maga, który by to obsłużył. Aha, to ta książka. To jakieś dziwne grzyby. Dobra, nagrywa się. Mchy i trawy. Od samego zapachu kręci się w głowie. A co to? To jakieś... Brakuje tylko tutaj Leszego od Eskela z Netflixa. Tak? Bywaj. Co tu się stało? Tak? Oj. Bywaj. Czyli co? Nie, po prostu... Zgadniemy ich. Obiecuję. Dobra, to ja tutaj się ustawię tak po środku. I gdzie ta opcja? Jaskółka zwiększa tutaj. Grom, puszczyk. Dlatego ta swawola padna z czoła. A nie, już wiem. Dobra, chwila. Tak? Tutaj, to. Dobra. Rozwój postaci. O, drzewko umiejętności. Zdobyłeś talenty, które możesz wykorzystać do rozwijania cech postaci, takie jak współczynniki, znaki czy styl walki. Wybierz cechę, którą chcesz rozwinąć z listy po lewej stronie, po czym wybierz jedno z podświetlonych ulepszeń z drzewka zdolności po prawej stronie. W celu zatwierdzenia dokonanych wyborów kliknij LPM ikony klepsydry. Jeśli klikniesz LPM ikony usunięcia, anulujesz niezatwierdzone decyzje. Czyli klepsydra zatwierdza. Dobra. Zobaczmy, ile mam tutaj talentów. 3. Brązowe talenty, poziom postaci plus 1, srebrne plus 15, złote plus 30. Czyli mogę wykorzystać chyba ze 3 pierwsze podstawowe jakby. Zobaczmy, art igni byłaby fajna, na utopce inne takie. Zapewne gdzieś to znajdę, zobaczmy jak to tutaj. Otrzymywane obrażenia minus 25% wymaga złotego. To wymaga też złotego. A to? Jest siła, zręczność. Srebrny, brązowy. Zręczność na pierwszym. Atak, unik, odporność na oślepienie i podpalenie. Nie męczmy. Wytrzymałość, energia, regeneracja energii plus 5, zatrucie. Zobaczmy, jakby tutaj. To jest drogie. To tak jakby tutaj. Odjedziemy od brązu do złotego. Zobaczmy. Odblokowuje drugi poziom znaków. Można kupić jeden. O, czasami. I zegar się przesuwa. Talent otrzymywany fabularny. Ważenie tych eliksirów. Wschód księżyca. Natężenie znaków plus 100% działa tylko w nocy. Inteligencja poziom drugi, natężenie bazowe znaków plus 10, odblokuje trzeci poziom znaków. Dobra. Przydałoby się tak, w inteligencję poszedłem, to teraz przydałoby się coś z siłą. Dobra, tutaj działa tylko wtedy, gdy Geralt jest pod wpływem alkoholu. Niewrażliwy na ból, obrażenia plus 25. O, im więcej alkohol pijesz, to tracisz jakieś 50% uniku i parowania, ale zwiększasz obrażenia na 25%. Zręczność się przyda jeszcze na jedynce przynajmniej. Żeby tak początkowo miałem 3 talenty. Każdy z tych się przyda. Dobra, i klepsydra. Rozpocznij medytację. Czekaj, tam było z 11 minut pierwszy, ileś tam trwało, teraz kolejne jakieś tego. No, to jeszcze tak z 10 minut można nagrywać, albo zrobię, po prostu zrobię teraz przerwę. Bo to będzie już 20 minut, jeszcze kolejne 10 minut, bo muszę jakoś zapisywać grę, nie chciałbym, żeby mi się gra wywaliła gdzieś w trakcie.
Jak włączałem grę i chciałem nagrywać, to mi wywaliło grę. Więc muszę zapisać, więc teraz wyłączam nagrywanie i dobra. Widzimy się za chwilę przy kolejnym jakby nagrywaniu, ale to będzie ten sam odcinek, tak, drugi tylko na części rozdzielony. Halo, dobra. Wracamy. Poczekajmy tak z 10 sekund, bo może... Dobra, to jak brzmi kolejne zadanie? Journal. Zadania. Obrona Kermor. Śmierć Leo. Muszę rozejrzeć po zamku i sprawdzić, czy wszyscy pozostali mają się dobrze. Leo zginął z ręki magistra płatnego zabójcy. Muszę odpocząć, a potem rozejrzeć po zamku i sprawdzić, czy pozostali wiedźmini Triss mają się dobrze. Jeśli napotka na swojej drodze celek napastników, sprawię, że pożyją zamordowania Leo. Dobra. To teraz idziemy poczyścić, zobaczyć, czy są jakieś tu niedobitki. O. Kiedy spałeś, był tu Eskel. Triss nadal jest nieprzytomna, ale jej stan jest stabilny. Całe szczęście. Podjąłem decyzję, wilku. Opuszczamy Kaer Morhen. Nic już nas tutaj nie trzyma. Rozumiem. Zanim wyjedziemy, trzeba pochować Leo i poczekać, aż Triss dojdzie do siebie. Bandyci? Tak. Trzeba się z nimi rozprawić. Powinniśmy też sporządzić eliksir leczniczy dla Triss. Trudno będzie znaleźć składniki, tutaj nie zostało nic pożytecznego. Zajmę się tym. Jak mam wykonać eliksir? Lambert da ci recepturę i powie, gdzie szukać składników. Teraz opiekuje się naszą dzielną czarodziejką. Lambert? Myślałem, że jej nie lubi. Chyba ma wyrzuty sumienia. Zapewniam cię, że kiedy Triss otworzy oczy, pierwsze co usłyszy, to coś w stylu: wreszcie się obudziłaś, Marigold. Lambert już tak jest. Bierzmy się do roboty. Przyjdź do mnie potem, to nauczę cię pozyskiwania składników z potworów. Będę w głównej sali. Dobrze. Dobra. Kliknij lewym na ikony zwoju lub naciśnij klawisz J, aby otworzył panel dziennika, w celu zapoznania się z zawartymi w nim notatkami i informacjami o zadaniach. Kliknij zakładkę zadania, aby zapoznać się z najbliższą misją. No to już potrafię. Wybierz zadanie z eliksir Tratris, po czym kliknij LPM, przycisk wskaż zadań na mapie, aby śledzić misję na mapie. Pach. Eliksir Latris, zadania. Obrona Kaer Morhen? Nie, nie, nie. Teraz wskaż zadanie na mapie. O, czas wyjść z tego. Świat. O, tu jest Kaer Morhen chyba? Nie, to jest Temeria. Jak ten świat tu jest? Tu mamy Temerię. Królestwa Północy. Dobra. Chociaż w sumie chciałbym trochę tych niedobitków porobić. Ciekawe, dokąd prowadzą schody na górę. Aha, dobra, nigdzie. Schody rozwalone. Jak i tak połowa Kaer Morhen. Geralt, co się dzieje? Nie mam teraz czasu na opowieści. Muszę zrobić eliksir dla Triss. Potrzebujesz białej mewy. Powinieneś znaleźć jakąś flaszkę w zbrojowni na pierwszym piętrze. Z pokoju wieczornego, też na pierwszym piętrze, weź calcium equum. To takie białe kamyki. Znajdziesz je w skrzyni. Mogą się tam kręcić jeszcze jakieś niedobitki, zajmij się nimi. Nie potrzebujemy jeńców. Schody na górę znajdziesz za tymi drzwiami. Chętnie poszedłbym z tobą, ale nie mogę zostawić Marigold. Leży nieprzytomna przy kominku. Powiedz mi jeszcze raz, gdzie my... To dobra. Gdzieś w skrzyni na górze. Dobra. Lambert, muszę ci coś powiedzieć. Co się stało? Chodzi o Leo. Bandyci zabili go. Nie był jeszcze gotowy. Zapolujemy na nich, wilku. Pomścimy go. A, czyli tutaj można... Gdzie znajdę alkohol? Białą mewę znajdziesz w zbrojowni.
Na pierwszym piętrze, w skrzyni. Alkohol, pomieszczenie to biała pełne broni i manekinów. Zorientujesz się. To biała mewa jest alkoholem? Dobra. Myślałem, że jak tu powie coś Lambertowi, to będzie ta fraszka, ale nie. Bywaj. Słynna fraszka. Od tej pory w trybie medytacji samodzielnie... Od tej pory możesz w trybie medytacji samodzielnie przygotowywać eliksiry. Najpierw musisz zebrać wszystkie potrzebne składniki. Dobra. Będzie zabawa trochę... O, czekaj, czekaj. Można wejść do kuchni? Dawaj. Otwieraj te drzwi. Chciałem już tutaj splądrować tę kuchnię, ale się nie dało wcześniej. Bierzemy wszystko. Zobaczmy. No, na razie miejsca jest. Tu była beczka? Widzę beczkę z... beczka, gdzie jesteś? Niewidzialna beczka. Z paleniska coś wezmę? Oho. Myślałem, że weźmy spaleniska po drugiej stronie. Dobra, chłop. Może ja nie kliknę w palenisko, tylko w ścianę tu. Dobra. No to lecimy. Jest trochę jakby... spokojniej, choć niedobitki tu gdzieś latają. Oho. Zadarłeś ze mną, więc gij. Wiesz, panowie. Czekaj, czekaj, panowie. O, tak. I dziab, dobitka. Aż mi Wiedźmin zniknął na czas dobitki. Już wolę ten tryb grupowy. Będziesz kwiczał jak wieprzek. Dobra. No. O, i zniknął pod wodą, dobra. Dobra. Czekaj, bo jak zniknął pod wodą... dawaj mi te szczątki. Dobra, z tego wezmę. Jakąś szyneczkę. A tu... co jest? Dobra. O, Wiedźmin. Czy Wiedźmin nie potrafi tu pływać? Bo jednak mi trochę lutu poszło do wody. O, czekaj, tutaj nic. Dobra, trochę się warto polutować tu i owo, jeśli coś jest, dobra. Czyli zapewne lut jest wtedy, kiedy jest podświetlony, jak tutaj ten pan szczątki pod wodą. Śpi właśnie z rybami. Tylko ciekawe, co znaczy ten znaczek, że... Załadowało mi się tutaj koło medalionu, jest taki zielony pasek. A, to jest doświadczenie, dobra. Pasek doświadczenia. Lambert, Eskel, naprawcie te schody kiedyś. Zdychaj! O, to w ten sposób mogę tak likwidować szybko. Ardzik i dobitka. Dobra, dobra. Zadarłeś ze mną, więc gij. Chodźcie więcej. I dobitka. Przynajmniej nie będę się męczył nie wiadomo ile z nimi. Pożałujesz, że cię matka zrodziła. Jakby tylko ogłuszałoby ich na dłuższą chwilę, to przynajmniej miałbym czas, żeby ich dobić.
I dobitka. No, przynajmniej na hita idą. A ten nic nie miał przy sobie? Tu panowie wszystko mają. Dobra, zabieramy to. To, każdy kaseć. O, nie chciałem wychodzić. Gość jest w drzwiach jakby. O. Dobra. Tam ktoś z tyłu jest. BS, może... Nie, bandyta. Ale ja tu biorę. O, właśnie. Od razu sprawdzę jedną rzecz. Gdzie to piwko? Czas powalczyć na w stylu pijanego mistrza. Podobno alkohol dodaje tutaj trochę do siły. Zobaczmy, możesz wyłączyć informację sekwencji za szybko, za wolny typ w panelu opcji. O, jak miło! Nie. No, zapominam. Zużywa niepotrzebnie arcik. Gdzie ten panel opcji? Opcje. Pokazuj informację o sekwencji. To jest to. Snówkę. Dobra, najpierw trochę polutujemy to i owo. Jakaś książka. O, miecze dwa. Obrażenie 1,6. No, różnicy nie ma. Sztylet żelazny, temerski. A, weźmy na razie. A, tylko jedno mogę wziąć. A, bo sztylet jako osobna broń, dobra. Z chęcią ten drugi miecz bym sprzedał, ale... Nie ma opcji. O, siekiera. Obrażenia już większe niż to. Kliknij dwa razy lub przyciągnij... Dobra. Będzie super. Mam w końcu coś lepszego od tego zarzewiałego miecza. Dobra, zbrojownia. I co? Czekaj, to jak się używa tej drugiej broni? A, czekaj. 1, 2, 3, 4, 5 to są znaki. To będzie R. I będziemy walczyć z siekiery, no. Widzę, że trochę zwalnia mi postać, ale to już... O! Książeczka, przeraza, księga, książka traktuje o przerazach. Zbiorę informacje o niezwykle rzadkim potworze, jakim jest przeraza. Książka dodaje wpisy do dziennika w kategorii bestiariuszu. To za chwilę się poczyta, tu jeszcze jakaś księga jest. Pamflet przeciw Wiedźminom. Opisuje, w jaki sposób zwykli ludzie postrzegają Wiedźminów i opowiada o zniszczeniu Kermoren. Zaprawdę, nie masz nic wstrętnego nad owe monstra naturze przeciwne Wiedźminami zwane, któreż... jeszcze raz. Zaprawdę, nie masz nic wstrętniejszego nad owe monstra naturze przeciwne Wiedźminami zwane, któreż płodami są plugawego czarostwa i diabelstwa. Oto łotry bez cnoty, sumienia i skrupułów, istne stwory piekielne do zabierania życia jednozdatne. Nie masz dla takich między ludźmi poczciwymi miejsca, a owo Kermoren, gdzie bezecne stwory się gnieżdżą, gdzie ohydnych swych praktyk dokonują, starte wiedźmusi z powierzchni ziemi, a ślad po nim solą i saletrą posypać należy. Glosariusz. Glosariusz to jest o tych ludziach, tak dalej. Jakiś anonim opisuje tych wiedźminów. Ale ciężko się to czyta. Ciekawe jak te... Dobra. Dobra, komoda. Tu się nic nie świeci. Zabieramy jakąś wodę tam. Ile to będzie już? 34 minuty mniej więcej? Dobra. To tylko te lekarstwo dla Triss i w sumie mogę teraz zebrać składniki, a naukę ważenia będzie w kolejnym. Biorę, co tam dają.
Przesiwo. Ciekawe jak zadania. Składniki. Zebrałem wszystkie składniki i zabiłem wszystkich bandytów. Teraz powinienem porozmawiać z Lambertem. Zrobiłem już wszystko, o co prosił mnie Lambert. Powinienem z nim porozmawiać. Dobra. To w takim razie w kolejnym odcinku będzie zabawa w naukę ważenia i zobaczymy co dalej. No to dziękuję za uwagę. Cześć.